Jako pierwszą poproszę panią Katarzynę Bik, aby opowiedziała w dużym skrócie oczywiście o tym, czym zajmuje się Muzeum Narodowe w Krakowie i dlaczego akurat ta specyfika promocji i komunikacji jest tutaj kluczowa. Dzień dobry. Muzeum Narodowe w Krakowie, największe, najstarsze, w pewnym momencie nawet najbardziej zdewastowane, postarzałe. 880 tysięcy zbiorów, 136 lat historii, 17 budynków, 11 oddziałów i jeden z pierwszych, najważniejszy, sukiennice. Tam wszystko się zaczęło, Galeria Sztuki XIX wieku, wszyscy znają. Tak strasznie się zestarzała, że już nie można było czekać i trzeba było zrobić coś więcej niż lifting. Właściwie taką totalną operację reanimacyjną, remont generalny. Na to trzeba było ogromnych pieniędzy. Udało się w ostatniej chwili pozyskać je z norweskiego mechanizmu finansowego. To było około 20 milionów, 10 milionów złotych polskich, dodał minister kultury. No i zabrakło 10 milionów. Cała operacja trwała 2 lata. Wszyscy się do niej bardzo przygotowaliśmy i tutaj nawiązując do tego, co powiedziała pani, już czekali starsi odbiorcy na ten moment otwarcia. Czekali przez 3 lata. Natomiast nam chodziło o pozyskanie właśnie trochę młodszych osób. I co tu dużo mówić, bez pieniędzy by się to nie udało. Dzięki naszemu mecenasowi PZU pozyskaliśmy bardzo ciekawą, wydaje mi się, możliwość zaprezentowania tej oferty, tak naprawdę dzisiaj chyba mało atrakcyjnej dla młodych i średnich ludzi, bo co ciekawego jest w obrazach, które są tak bardzo realistyczne, czy wręcz akademickie. Okazuje się, że dzięki Leo Barnett, bardzo prężnej agencji międzynarodowej i K2, tym dwóm agencjom udało się stworzyć kampanię głównie outdoorową, która przyciągnęła ogromną liczbę widzów. Ja podam tylko 2 takie przypadki. Ona wystartowała przed otwarciem galerii w sukiennicach. To był wrzesień 2010 roku. W 3 dni 10 tysięcy osób zobaczyło to miejsce. Kolejki sięgały drzwi Kościoła Mariackiego, a w ciągu 2 miesięcy 220 tysięcy. Takich rzeczy jeszcze, takie rzeczy w Krakowie nigdy wcześniej nie miały miejsca. Poproszę o filmik może, który państwu pokażę, na czym to polegało. Sukiennice Museum, one of the oldest in Poland, was going to be opened after a complete renovation. The problem was young people don't find it interesting at all. How can we attract them? We brought paintings to life and showed their stories. Stories of war, love, crime, madness, mystery. We told it in a way a museum never did before. We created new Sukiennice, an app which brings paintings to life. I command the army to unleash hell on earth. I don't mind people calling me a whore, wanton, or a harlot. In every capital I have a lover, sometimes more. Mad. Rage took control over me. And I cut to pieces my opus vitae, here, in this museum. In the mist of secret herbs, I shall tell your future. I shall see your inner self. I command you. Young people could also contact paintings outside the museum, all thanks to interactive billboards. They loved it so much that getting a ticket in the first 4 months was virtually impossible. Media also noticed our campaign. The 3 biggest television networks in Poland made headlines out of it on the news, and it was also a hot topic in the press and on the internet. Thanks to all that buzz, the museum attracted almost 20% of Krakow's population, and the number is still growing. W tym momencie skończę. Zaraz będziemy to omawiać. Czy to jest tylko tak, że kreacyjne rzeczy i kreatywne powstają na styku agencji i instytucji kultury, bo o czym Natalia wspominała, Teatr Imka też współpracował z agencją K2. Państwo też współpracowaliście z K2, więc za chwileczkę chciałabym to pytanie też zadać. Ale przed tym, Maciej,
Jak wy współpracujecie z tymi, którzy oczekują promocji na dobrym poziomie? Jestem, przepraszam, tylko teraz muszę się przyznać, bo zadałem pytanie pani Natalii i nie usłyszałem twojego pytania. Jak najbardziej. Mówiłam o współpracy instytucji kultury z agencjami. Wy jesteście tymi po drugiej stronie, którzy pomagają w promocji kultury czy w Polsce, czy za granicą i dlatego proszę ciebie o krótką wypowiedź. Czy mam teraz zrobić... To ja może bym poprosił w takim razie o prezentację, a będę chciał trochę mówić o czymś innym. Tak właściwie. Jednak. A tak właściwie o mediach społecznościowych głównie, bo tutaj pani Natalia już wspominała właśnie o tym, że warto szukać tego odbiorcy i warto też szukać i wykorzystywać te narzędzia, z których oni korzystają. Pierwszym tutaj przykładem jest właśnie Instagram wydawnictwa Muza S.A. My pracujemy dla wydawnictwa Muza S.A. i całkowicie obsługujemy wydawnictwo jako klienta. Instagram wydawnictwa Muza S.A. jest najpopularniejszym książkowym Instagramem. W tym momencie przekroczył 10 tysięcy followersów i chciałem tutaj właśnie trochę powiedzieć może o tym, jak bardzo często wydaje nam się, że warto, że instytucje kultury powinny pokazywać to, co się dzieje za kulisami, że może to jest interesujące i tak dalej. I chciałbym powiedzieć, że na przykład ten przykład Instagrama wydawnictwa Muza S.A. jest takim trochę odwrotnym, to znaczy to jest medium społecznościowe, które jest całkowicie reżyserowane. Tak właściwie, jak to się robi? Tak? Czy tak? Tak, tutaj są tylko kilka takich przykładowych zdjęć. To znaczy, tak właściwie formuła tego Instagrama jest taka, że codziennie publikujemy jedno takie zdjęcie w jakiś sposób stylizowane, inspirowane treścią książki. Drugi content, który publikujemy, to jest cytat z książki wydawnictwa Muza lub wydawnictwa Akurat, bo to jest ta sama grupa. I to, co jest tutaj też ciekawe w tym przykładzie, w jaki sposób media społecznościowe i tradycyjna komunikacja się ze sobą przeniknęły. To znaczy, w którymś momencie zauważyliśmy, że media tradycyjne zaczynają kraść te nasze zdjęcia i wykorzystują w swoich tradycyjnych publikacjach i, że tak powiem, drukują internet, bo już kilka razy mieliśmy takie przypadki, że właśnie te zdjęcia były wykorzystywane też przez tradycyjną prasę. Więc w momencie, kiedy to zauważyliśmy, zaczęliśmy też te zdjęcia wysyłać już normalnie do mediów w ramach tradycyjnych mailingów. Więc to jest coś takiego, co trochę odkryliśmy. Staramy się też w tych naszych działaniach ulifestyle'owiać czytanie książek. To znaczy przedstawiać czytanie jako coś atrakcyjnego, przedstawiać książkę jako coś, jako taki produkt godny pożądania. I właśnie te zdjęcia, to co robią, to są zdjęcia robione iPhone'em, chociaż czasami wyglądają naprawdę super, tak mi się wydaje, to właśnie pokazują te książki jako produkty i pokazują czytanie jako coś takiego, no bym powiedział, bardziej sexy i też może nie chciałbym za bardzo, znaczy chciałbym, żeby może to się jakoś Państwu przydało, więc tylko powiem, w jaki sposób ten Instagram został dokładnie założony i w jaki sposób ci followersi zostali pozyskani, bo my korzystaliśmy jeszcze z tych czasów, które tak właściwie nadal można korzystać z tych narzędzi, że nie trzeba się na Instagramie reklamować, żeby dotrzeć do użytkowników, więc w naszym zespole jest osoba, która zajmuje się mediami społecznościowymi i ta osoba regularnie, codziennie lajkuje jako wydawnictwo Muza każde zdjęcie, które jest dodawane z hashtagiem książka, czytam, kocham czytać, komentuje, jeżeli to są książki wydawnictwa Muza, wchodzi w interakcję, to rzeczywiście regramuje te zdjęcia, więc to jest oczywiście ogromny wysiłek, który my w to wkładamy, ale widzimy też ogromny wpływ taki sprzedażowy właśnie. To znaczy tam po prostu na Instagramie są podejmowane decyzje zakupowe, my dodajemy zdjęcie, 10 osób pisze, o Jezu, Idę kupuję. W ten sam sposób też komunikujemy zniżki i akcje promocyjne wydawnictwa. Także jeżeli ktoś wam kiedyś powie, że no to róbcie tego Instagrama, no to tak jak mówię, wymaga to też dużo pracy, ale jest to możliwe i po prostu trzeba do tego podejść tak dosyć metodycznie.
siedząc i lajkując wszystko z waszym hashtagiem. I teraz chciałbym przejść do drugiej rzeczy, czyli właśnie Snapchata. Wydawnictwo Muza w którymś momencie teraz, tak właściwie w ostatnim roku, podjęło taką decyzję, by mocniej zainwestować w książki young adultowe tak zwane, czyli kategorie 13-19. No my na to wyzwanie też postanowiliśmy odpowiedzieć, zakładając odpowiedni kanał komunikacyjny. Kanał się nazywa Książkowe Love. Zdecydowaliśmy, że nie będzie nazywał się marką wydawnictwa, bo chcieliśmy zasugerować, że to jest jakby snap dla w ogóle wszystkich książek, tak żeby zbudować sobie też taką renomę. W tym momencie ten Snapchat codziennie ogląda nas około 3000 osób, czyli to konto znajduje się w rankingu 20 najpopularniejszych marek na Snapie w ogóle, przebijając takie konta jak Opener, czy przebijając, nie wiem, KFC Polska, czy nawet Plusza, więc to jest też dla nas chyba dosyć dobry taki i krzepiący przykład, że kultura wcale, że może rywalizować z największymi markami. No i tutaj też już oczywiście korzystamy z tego języka młodzieżowego. Tutaj nie wiem, czy to dobrze widać, że tutaj właśnie znaleźliśmy na tym zdjęciu po prawej taki fragment z książki, gdzie ktoś pyta, o Jezu, a kto w ogóle jeszcze korzysta z Facebooka. Także tego typu zdjęcia publikujemy. Są też codziennie filmiki, tak właściwie każdy dzień w tym momencie osoby, która u nas w zespole zajmuje się mediami społecznościowymi, zaczyna się od ustalenia dzisiejszego scenariusza na Snapchata. I tutaj też w takim razie powiem, żeby to nie było takie róbcie Snapchata, w jaki sposób zostali pozyskani ci followersi. Followersi zostali pozyskani przez targetowane kampanie na Facebooku. Różne najpopularniejsze profile książkowe, takie jak Nie jestem statystycznym Polakiem, lubię czytać, czy tam czytam, bo lubię itd. itp. Udostępniły nam swój dostęp do fanów, czyniąc nas reklamowcami i skierowaliśmy po prostu płatne kampanie do grupy 13-19, ogłaszając, że właśnie powstaje książkowy Snap i że rozdamy w ciągu miesiąca trwania tego Snapa 1000 książek. Co zrobiliśmy? Już będę kończył. I to, co jest też ciekawe, że ten Snap jest dla nas takim fantastycznym też sposobem w ogóle komunikacji z tymi użytkownikami, też otrzymywania od nich feedbacków, czyli Snapchat pozwala sprawdzić, ile osób na przykład sprint screenowało dane zdjęcie. W ten sposób widzimy, która książka będzie bardziej popularna. Możemy nawet dyskutować z nimi, która okładka wam się bardziej podoba. A co jest też ciekawe, ci użytkownicy traktują też tego Snapa jako taki autorytet, czyli na przykład wysyłają nam Snapy. Nie wiem, odbieramy takie wiadomości, że ktoś wysyła zdjęcie Mistrz i Małgorzata i się pyta, ej, warto to przeczytać. Także no to jest... Edukujecie jedno słowo. Tak, edukujemy. I to jest tak właściwie wszystko, co chciałem powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję pięknie. Muzeum Narodowe pokazało, w jaki sposób pozyskuje odbiorców starszych. Maciej, w jaki sposób młodych użytkowników kultury. W jaki sposób opowiada historię Narodowe Centrum Kultury? To ja poproszę też prezentację. Jeśli chodzi o Narodowe Centrum Kultury, to jest ogromna instytucja, która w przeciągu roku realizuje, organizuje, wspiera ponad 200 projektów i wydarzeń kulturalnych, także realizujemy i kampanie społeczne, i wspieramy firmy, koprodukujemy, robimy festiwale i na pewno o tym wszystkim nie da się powiedzieć w 3 minuty, więc ja wybrałam jeden projekt, który w tej chwili realizujemy od zeszłego roku. To jest kultura dostępna. Przepraszam. To jest kultura dostępna, jest to portal kulturadostępna.pl i też cały program. I dlaczego o nim chciałam powiedzieć dzisiaj tutaj przy okazji marketingu i promocji wydarzeń kulturalnych? Dlatego, że z jednej strony to jest nasz produkt, tak? Czyli my zajmujemy się jego promocją i Narodowe Centrum Kultury zorganizowało dużą kampanię promocyjną z nią związaną, o czym chwilę powiem, ale z drugiej strony jest to też narzędzie dla państwa, dla instytucji kultury, dla organizacji do promowania się. Czyli jest takie trochę dwa w jednym. I jest to przede wszystkim wyszukiwarka wydarzeń do 20 zł, o czym mówił też dyrektor na samym początku, że tych wydarzeń jest ponad 7 tysięcy miesięcznie, z czego 4 tysiące jest darmowych. I na tej wyszukiwarce, ta wyszukiwarka nas geolokalizuje, czyli od razu możemy znaleźć wydarzenia blisko
nas tanio, za darmo, do 20 zł, czyli też przez ten portal i przez całą kampanię Kultura Dostępna chcemy uświadamiać nasze społeczeństwo, że ta kultura jest na wysiągnięcie ręki i kieszeni, czyli to jest też odpowiedź na te dwie bariery, o których też mówiła pani Natalia, czyli o tym, że nie mamy czasu, żeby gdzieś pójść i to nam pokazuje, gdzie jest blisko i tanio, i właśnie tanio, czyli jeśli nie mamy na to pieniędzy. Jeśli chodzi o kampanię, jaką żeśmy prowadzili i cały czas prowadzimy, to postawiliśmy też na ambasadorów marki, których udało nam się pozyskać kilkunastu aktorów, w tym Jakubika, Mają Staszewską i też między innymi Bogusława Lindę, z którym zrobiliśmy spot Kultura Dostępna w kinach. Rzeczywiście on się cieszył też bardzo dużą popularnością, ponieważ w ramach Kultury Dostępnej też prowadzimy projekt Kultura Dostępna w kinach. Też prowadzimy oczywiście media społecznościowe i dzięki tej współpracy z aktorami oni też udostępniają nasze treści i to rzeczywiście przynosi bardzo duże efekty i bardzo napędza ruch na portalu i też no uświadamia właśnie wszystkich użytkowników i też aktorów, jak łatwo do tej kultury dotrzeć, ale też właśnie, że warto ją promować i to jest ten drugi element kultury dostępnej. Tutaj kilka statystyk i liczb, myślę, że one też są dość imponujące, bo w 8 miesięcy 150 tysięcy użytkowników, to jest rzeczywiście dużo, 50 tysięcy, też ponad 50 tysięcy mieliśmy widzów w kinach, ale też właśnie wydarzeń, z czego też duża część jest dodawana przez samych użytkowników, do czego też bardzo chciałam tutaj Państwa zachęcić i jeszcze właśnie na koniec podkreślić to, że z jednej strony Narodowe Centrum Kultury poprzez ten projekt stara się uświadamiać, że ta kultura jest blisko i warto w niej uczestniczyć, ale też właśnie jest to przede wszystkim narzędzie dla Was do promowania się w internecie, ale też co podkreślę offline, bo o tym też nie należy zapomnieć, dlatego też tutaj pokazałam tego chłopca stojącego przy słupie ogłoszeniowym, dlatego że materiały offline, czyli i plakaty, i ulotki okazuje się, że też mają znaczenie, zwłaszcza w tych małych miejscowościach i na portalu kulturadostępna.pl jest też taka możliwość, że każdy użytkownik może wydrukować sobie, znaczy generuje się ulotka i plakat i może dzięki temu też promować swoje wydarzenia w swojej własnej instytucji. Także dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie za te trzy prezentacje. Natalia w swojej prezentacji, w swoim wykładzie pokazywała głównie przykłady z zagranicy. W czym upatrujecie problem z przebiciem się promocji kultury do społeczeństwa? Czy mam nadzieję, że to nie będzie jedyna odpowiedź w niewystarczających środkach. Z czym macie problemy na co dzień w promowaniu kultury? No myślę, że trochę w tym, co już mówiła Natalia, znaczy z dokładnym dotarciem do tych ludzi, do których chcemy dotrzeć. Znaczy nie zawsze myślę, że zwłaszcza instytucje kultury mają, czy organizacje mają dobrze rozpoznanych użytkowników i ludzi, do których chcą dotrzeć. Nie zawsze. Nie mówię, że bo coraz częściej jednak instytucje diagnozują swoją lokalną społeczność, ale na przykład no w naszym przypadku, kiedy jesteśmy dosyć dużą instytucją, której przynajmniej ambicją jest dotrzeć jednak do całej Polski, to myślę, że to jest duża trudność, żeby mieć dobrze przeanalizowane i kanały dotarcia i po prostu właśnie tych ludzi, gdzie oni chcą i co oni tak naprawdę robią. Ja myślę, że jeszcze może być problem z językiem, bo narzędzia, Muzeum Narodowe posługuje się wszystkimi tymi narzędziami, o których mówimy. Przy sukiennicach mieliśmy kilkunastu ambasadorów i to też były bardzo znane osoby. To wszystko oczywiście pomaga i jesteśmy na Twitterze, na Facebooku, działamy w mediach społecznościowych, używamy YouTube'a, robimy filmy ekstra, mamy 500 wydarzeń edukacyjnych, różnych spotkań i tak dalej, ale wydaje mi się, że
tak naprawdę do każdego z tych wydarzeń, tych 33 mniej więcej wystaw rocznie i około 500 wydarzeń, my w zespole komunikacji naszym 10-12-osobowym największą chyba wagę przykładamy do szukania języka tej komunikacji. Nie wiem, czy Państwo macie podobne doświadczenia, ale tak mi podpowiada intuicja. Czyli ja tak właściwie, czyli trudno mi powiedzieć, czy ja mam jakoś problem, bo jakoś, nie masz problemu. Ja jakoś czuję, że nie mam problemu, ale nie, wydaje mi się, że instytucje kultury, jeżeli czegoś właśnie czasami nie rozumieją, to ja ciągle właśnie staramy się w tych naszych działaniach stworzyć, udowodnić, że kultura właśnie jest, to jest jakby jedna z opcji, którą można wybrać w ramach czasu swojego wolnego. Czyli tak naprawdę chodzi o to, żeby przekonać odbiorcę, że ona ma najwięcej właśnie wspólnego ze stylem życia, lifestyle'em, że to jest jakby coś więcej. W sensie bardzo według mnie przeszkadza instytucjom kultury powinnościowe podejście do kultury, tak? Czyli czytać wypada, pójść do teatru wypada i tak dalej, i tak dalej. Jest wiele bardzo kampanii w Polsce społecznych, których ja po prostu nienawidzę, dlatego że właśnie mówią tam, nie wiem, czytanie nie boli i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, no dla mnie to jest duży problem. Tak samo nawet ta dosyć popularna kampania Nie czytasz, nie idę z tobą do łóżka, też w ostateczności, mimo że jest fajna, tak, mimo że to było bardzo zabawne, to co w sobie ma, to ten powinnościowy aspekt, czyli jak nie będziesz tego robił, to ja cię ukażę, tak? Dostaniesz jedynkę i tak dalej. Uwaga do dzienniczka, bo nie bierzesz udziału w kulturze. No i to jest naprawdę słabe i myślę, że taka filozofia jakby jest naprawdę wgrana w wiele mózgów w Polsce, które się kulturą zajmują i ona blokuje po prostu bardzo dużo. Ja myślę, że też tak naprawdę tutaj jest kwestia treści, bo nawet jak rozmawiamy teraz i Państwo mówicie, że jesteście na Facebooku, na Twitterze, na Snapchacie i tak dalej, to nie chodzi tylko o to, z mojej perspektywy i myślę, że z perspektywy użytkowników, to nie chodzi tylko o to, żeby być, że Snapchat jest teraz popularny, no to będziemy na Snapchacie. Tylko pytanie, z czym my tam będziemy? I jeżeli ja nie mam pomysłu na to, jakie treści ja chcę tam zamieszczać na Snapchacie czy na Periskopie, to według mnie, jakby z mojej perspektywy, ja nie rekomenduję wejścia w kanał, bo przepraszam, że tak zabrzmiało, ale generalnie w dany kanał komunikacyjny. Bo użytkownik korzysta z mediów społecznościowych, bo szuka tam treści. Każde medium społecznościowe spełnia inne potrzeby użytkownika. Na Facebooka wchodzimy po to, żeby budować relacje z innymi ludźmi. Na Twittera wchodzimy, generalizuję, ale mniej więcej tak jest. Na Twittera wchodzimy po to, bo szukamy newsów. Na Snapchata, najpopularniejszym polskim Snapchatem jest profil MaFashion Julii Kuczyńskiej, blogerki. Dlaczego? Bo ona jest celebrytką, tak? I chcemy zobaczyć, co ona je na śniadanie albo gdzie poszła, tak? Więc my każdy z tych kanałów komunikacji wykorzystujemy w innym celu. Tam powinny być zupełnie inne treści. I dopóki Państwo nie macie konceptu na to, jakie treści tam zamieszczać, nie korzystajcie z danego serwisu, nie wchodźcie tam, no bo nie będziecie mogli zbudować zaangażowania. Maciej i Natalia powiedzieli tak naprawdę o pewnej właśnie niepowinności, tylko pomyśle na to, co chcemy zamieszczać i w jakiej formule, czy offline, czy online. I tak naprawdę w jaki sposób powinniśmy opowiadać tę historię, bo tutaj Aleksandra powiedziała też o badaniu tej społeczności, do której chcemy dotrzeć, ale czy Państwo macie na to czas? Bo ja się bardzo często stykam z tym w kontakcie z instytucjami kultury, że za tydzień jest premiera sztuki, za dwa tygodnie jest festiwal, za trzy tygodnie jest promocja książki i proszę pani, przecież się pani zajmuje promocją, proszę coś z tym zrobić. Czy ja bym jednak nie popadała w taką paranoję? Oczywiście, że wszyscy nie mamy czasu, nie mamy pieniędzy i dlatego nic nie robimy. No, znaczy, no chyba nie jest tak. Wydaje mi się, że wszystkie osoby, które tutaj siedzą na tej sali, robią wspaniałe rzeczy i to się da. Wiemy, jak to jest, że zazwyczaj to jest za 5-12, ale myślę, że przynajmniej też z naszego doświadczenia, jeśli mówię o Narodowym Centrum Kultury, to spotykamy naprawdę coraz wspanialszych ludzi, którzy się profesjonalizują i to jest coraz większa rzesza, naprawdę. Oczywiście też nie chcę powiedzieć, żebyśmy spoczywali na laurach, ale chociażby też u nas wewnętrznie w zespole też angażujemy coraz więcej osób, bo też mamy tą świadomość, że jednak ten przekaz musi być zindywidualizowany i jeżeli chce się wejść w jakieś media czy narzędzia, to jednak trzeba mieć na nie zdecydowanie pomysł, bo inaczej to nie zdaje egzaminu i też już nie chodzi tylko o to, żeby było tam te 20 tysięcy fanów, no tylko żeby rzeczywiście oni
albo wchodzili z nami w interakcję, albo dawali nam chociaż jakiś feedback, jakieś komentarze, żeby się tworzyła po prostu społeczność, no i żeby przychodzili, wiadomo, no, na te wydarzenia i na to wszystko, co organizujemy, więc myślę, że to nie chodzi tylko o ten czas i o pieniądze, tylko tak naprawdę o postawienie sobie priorytetów i właśnie o ten pomysł i realizowanie go. Ja jeszcze nawiązując do tego, co powiedziałaś na koniec tej mojej krótkiej prezentacji o agencjach, to wcale tak nie jest, że do dobrej komunikacji czy promocji potrzebne są agencje. Dziękuję, że... My mieliśmy okropne doświadczenia, nie wymieniając przykładów tej współpracy z agencjami. To akurat był taki bardzo dobry przykład i dlatego tylko go poruszałam. Poza tym chodziło o jednak dla nas bardzo ważne przedsięwzięcie. Być może w ogóle najważniejsze od momentu budowy gmachu głównego, czyli remont i modernizacja tych sukiennic. Natomiast właściwie na co dzień to my pracujemy tym naszym zespołem i wydaje mi się, że nam się udaje, więc to nie jest tak, że to agencje są niezbędne. Ja tylko chciałam jeszcze dodać a propos tej akcji z sukiennicami, bo to jest jakby też klasyk niestandardowych kampanii w Polsce, nie tylko dotyczących instytucji kultury, ale w ogóle. To była kampania 2010 rok, prawda? I to, co jest ciekawe, bo to a propos, ja mówiłam podczas swojego wystąpienia o tym Consumer Insight, poznaniu konsumenta. W 2010 roku penetracja smartfonów była na poziomie, nie pamiętam, 10-9% może. I to, co było fajne w tej kampanii, bo pani o tym nie wspomniała, to, że ona wykorzystywała aplikację mobilną, czyli trzeba było zeskanować akurat wtedy kod QR. Część ludzi nie miała w ogóle wtedy smartfonów, nie wiedziała, jak to zrobić. W związku z tym w sukiennicach można było pożyczyć iPhone'a, żeby móc wejść w interakcję. To było super, bo jakby doskonałe rozpoznanie użytkownika, korzystamy z nowych technologii, z nowych narzędzi, oni nie do końca jeszcze to mają, w związku z tym my im wypożyczamy na czas pobytu w muzeum czy w galerii. Zresztą my później korzystaliśmy z podobnego myślenia przy promocji Galerii Rzemiosła, gdzie też można było korzystać właśnie z takich aplikacji i z telefonów, no ale to oczywiście kosztuje, prawda? Dzisiaj jest to jakby łatwiejsze narzędzie, wtedy rzeczywiście, jeśli chodzi o Kraków, Małopolskę, no to było niemalże innowacyjność. Była innowacyjność jak najbardziej. Ja jeszcze tylko chciałem jeszcze odpowiedzieć na twoje pytanie, nawiązując trochę do tego, co mówiłem o tym Snapchacie i do tego, co mówiła pani Natalia na temat Mav Fashion, znaczy faktycznie, jeżeli chodzi o to przygotowanie i poznanie konsumenta, to przy otworzeniu tego kanału też było tak, że my na początku przez około 2 miesiące oglądaliśmy ciągle te wszystkie snapy właśnie najpopularniejszych snapowiczów i to faktycznie nam dużo też dało, bo jest pewien język wizualny, którym ta grupa się posługuje. Zresztą wczoraj nawet miałem taki przykład, bo te blogerki modowe na Snapchacie, one bardzo często jak coś pokazują i mają zawsze takie ładne paznokcie. I one jak pokazują te produkty, to ich tak dotykają, tak o to jest to, a to jest ten krem i tak dalej. No i wczoraj, obrażą się jakby tak, wczoraj właśnie tam widziałem, jak dziewczyna z naszego zespołu kładzie te książki i mówię, że jak dajesz te książki, to daj tak palce, bo też miała tam, zrób taki palce, a to jest ta książka i tak dalej. No to o to chodzi, w sensie o właśnie wykorzystywanie jak tylko się da tego języka. Nie macie poczucia, albo odbiorcy, ci, którzy są z tej starej szkoły, że spłycacie tą kulturę wysoką? Znaczy, nie? Znaczy inaczej, no to są, znaczy nie bo wydaje puryści mi się, mogą podejść do tego negatywnie. Znaczy, no wydaje mi się, że to rozróżnienie kultura wysoka, kultura niska jest takie nieaktualne, że po prostu już trudno w ogóle o tym dyskutować. Ja myślę, odpowiadając na twoje pytanie, że tak naprawdę tutaj chodzi o przełamywanie schematów. I to dotyczy znowu każdej kategorii, bo jak sobie spojrzymy na to, jak się reklamują banki. 80% budżetów reklam banków jest w telewizji. Dokładnie tak samo jest w instytucjach kultury. Instytucje kultury się przyzwyczaiły, że wykorzystujemy tradycyjne media, że jednak plakaty, że jednak ulotki i to jest takie przyzwyczajenie. My to mamy po prostu jako ludzie. Jeżeli coś mamy zrobić innego, to nas tam to uwiera. Nie chcemy tego zrobić. Natomiast warto przełamywać schematy, tym bardziej, że zmienia się i odbiorca, i grupa, i też sposób komunikacji z tymi ludźmi. I to jest piękna puenta, żeby za rok spotkać się tutaj i żeby Natalia mówiła o innych wskaźnikach, to znaczy lepszych dla kultury w Polsce i lepszych dla Głównego Urzędu Statystycznego. Dziękuję serdecznie.